Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku z serii Od Zera do Fioleta. A dzisiaj weźmiemy sobie niemiecki niszczyciel czołgów 10 poziomu Jagdpanzer S100. Na samym wstępie omówimy oczywiście załogę. W tym przypadku szkolimy następujące umiejętności. Mamy tutaj aż 6 załogantów. Pierwszy, który bierzemy, to jest ładowniczy, mamy ich aż 2. Ja w tym przypadku szkolę akurat bezpieczne magazynowanie. Desperat, który przyspiesza nasze ładowanie, działa, jeżeli mamy mniej niż 10% wytrzymałości. Oraz naprawę. W przypadku 2 ładowniczych właśnie szkolę to samo. Dlaczego akurat desperat i bezpieczne magazynowanie? A to dlatego, że jak wiadomo, przeładunek w tym czołgu to jest ponad 20 sekund. Jest to bardzo długo. Mimo że walimy po 1000 uszkodzeń średnio, to i tak myślę, że jest to całkiem długo, dlatego zmniejszenie jak najbardziej tego ładowania będzie dla nas bardzo korzystne. Jeżeli chodzi o bezpieczne magazynowanie, to dlatego je biorę, ponieważ amunicja w tym czołgu jest dosyć często uszkadzana razem z silnikiem, dlatego na pewno zwiększy to ochronę dla naszego magazynu amunicyjnego. Naprawę oczywiście dlatego, ponieważ gąsienice w tym czołgu się naprawiają dość długo. Szkolimy sobie tę umiejętność na każdym załogancie. Kolejny to radiooperator. W tym przypadku szkolę sobie stację przekaźnikową. Rozeznanie w sytuacji, także naprawę. Stacja przekaźnikowa na pewno zwiększy nasz zasięg sygnału. Będziemy po prostu mogli bardziej wykrywać pojazdy przeciwnika. Rozeznanie w sytuacji także zwiększy naszą efektywność przy wykrywaniu pojazdów lub dostawaniu większej ilości asysty, poprzez to, że będziemy je dłużej podświetlać. Kolejny załogant to kierowca-mechanik. W tym przypadku mamy wyszkolone jazdę terenową, która zmniejszy nasz opór gruntu. Ten czołg jest dosyć mozolny, ponieważ jest duży i ciężki, całkiem dobrze opancerzony, dlatego przemieszczanie się nim z miejsca do miejsca będzie dosyć uciążliwe. Jest to typowy czołg sytuacyjny, czyli po prostu dla szybkich bitew nie jest on przystosowany. Dlatego zwiększona manewrowość i prędkość po jakichś ciężkich do przetarcia się terenach będzie na pewno bardzo ułatwiać sprawę. Kolejne to hamowanie sprzęgłem. Tutaj jest zwiększony obrót naszego pojazdu. Na pewno bardzo się to przydaje, ponieważ to jest niszczyciel czołgów bez wieży. Oczywiście będziemy mieli często zrywaną gąsienicę, ponieważ przeciwnicy nie będą chcieli dostać od nas za 1000 i będą po prostu na siłę nam zrywać tą gąsienicę. Czasami nas detrakować z uszkodzeniami. To też właśnie się zdarza. Dlatego myślę, że ten szybszy obrót będzie na pewno bardzo przydatny. I ostatnio to naprawa oczywiście. Jak już wspomniałem, na każdym załogancie to mam wyszkolone. Na dowódcy i celowniczym również. Jeżeli chodzi o samego celowniczego, tutaj mam wyznaczony cel. Bardzo się na pewno przydaje. W przypadku tego czołgu tutaj wydłużony zostanie czas 2 sekundy dłużej do widoczności pojazdów przeciwnika, co pozwoli nam na zrobienie większej ilości uszkodzeń. Z tym przeładunkiem czasami naprawdę te 2 sekundy robią dużą różnicę i dodatkowa widoczność dłuższa pozwoli nam na zrobienie tych uszkodzeń jeszcze większych. Kolejna to snajper. Tutaj zwiększają się uszkodzenia dla modułów. Naprawdę świetna umiejętność. Często zdarza się podpalać inne czołgi lub wysadzać. Dlatego tutaj będzie to zwiększone. Po prostu każdy strzał będzie miał zwiększoną szansę na to, że jakiś pojazd podpalimy lub wysadzimy. Ja osobiście polecam. Oczywiście naprawa jako ostatnia. No i ostatnim naszym właśnie załogantem został dowódca. Tutaj oczywiście 6. zmysł to podstawa, aby wiedzieć, czy zostaliśmy wykryci. Ten czołg jest duży. Jak zostanie wykryty, pełno strzałów w niego leci. Pancerz część przyjmie, a część odbije. Ale oczywiście nie chcemy ryzykować jeżdżąc bez. Kolejna to orle oko. Tutaj potrafi ona zidentyfikować moduły krytyczne, które uszkodziliśmy, czyli jeżeli w jakiś pojazd trafimy, to po prostu podświetli nam się pod naszym znacznikiem, naszym celownikiem, podświetlą nam się moduły, które zdołaliśmy uszkodzić. To na pewno przydaje się taka dodatkowa informacja. I ostatnią umiejętnością to zwiad. Tutaj zwiększony jest maksymalny zasięg widzenia, czyli będziemy mieli jeszcze lepszy zasięg widzenia niż mielibyśmy to na podstawowej konfiguracji. Oczywiście ta umiejętność działa najskuteczniej, jeżeli mamy takie moduły jak optyka lub lorneta polowa. Wtedy nasza skuteczność jest jeszcze bardziej zwiększona, ale oczywiście to się przydaje bardziej do czołgów, które są szybsze niż nasz.
tak, aby po prostu wyświetlać jednocześnie i strzelać do innych czołgów. My jesteśmy zbyt wolni, dlatego nie ładujemy sobie akurat tych modułów. Po prostu chcę sobie zwiększyć zasięg widzenia, dlatego wybrałem akurat taką umiejętność. To tyle, jeżeli chodzi o załogę. Następną kwestią będą moduły, a konkretnie wyposażenie. Ja tutaj mam ulepszony system naprowadzania klasy pierwszej. Oczywiście celność w tym czołgu jest bardzo dobra, mamy tutaj 0,33 nad 100 metrów, ale dodatkowe zwężanie naprawdę poprawi nam tutaj sytuację, ponieważ mimo że jesteśmy celni, to ten celownik długo skupia trochę i będziemy musieli naprawdę chwilę poczekać i dobrze przycelować przede wszystkim, ponieważ strzały takie totalnie losowe niestety często nie będą trafiać. Nawet po prostu nie trafimy w sam czołg, dlatego dodatkowe zwężenie na pewno polepszy nasz refleks. Będziemy po prostu w stanie szybciej oddać strzał celny i z przebiciem. Kolejne to wyposażenie, tutaj jest ulepszona wentylacja. Ona na pewno polepszy trochę nasz przeładunek oraz umiejętności załogi będą się szybciej szkolić. Na pewno każdemu to polecam, ponieważ umiejętności na tym czołgu się szkolą dość długo. Ja w tym przypadku ostatnie szkolę naprawę, dlatego chcę przyspieszyć ten proces. Ostatnie to oczywiście dosyłacz, zmniejsza o 10% nasz przeładunek. Ładuję sobie oczywiście do tego dyrektywę, która daje dodatkowe minus 2,5%, co daje nam łącznie minus 12,5%. Bardzo fajna wartość. Zmniejszy to przeładunek o około 3 sekundy, może 2. Na pewno bardzo ułatwi to sytuację w bitwie, ponieważ ten czołg ładuje właśnie ponad 20 sekund, około 24. To jest bardzo dużo, a zdarzą się takie sytuacje po prostu, gdzie będziemy potrzebowali tego przeładunku, żeby był szybszy, bo będziemy chcieli zrobić więcej uszkodzeń, a bitwy często kończą się szybko, dlatego im szybszy przeładunek, tym lepiej. Trzecią sprawą będą pociski. Ja tutaj akurat ładuję więcej pocisków przeciwpancernych, tylko kilka hitów, ponieważ mamy aż 300 penetracji, ale oczywiście będziemy się dosyć często nawalać z czołgami ciężkimi. Ja akurat załadowałem 4 pociski hit, myślę, że to wystarczy. Pociski tutaj hit są bardzo drogie, jeden kosztuje aż 7000 kredytów. Nie chcę aż ładować za dużo, ponieważ będziemy zmuszeni wystrzelać z nich wszystkich w większości bitew, a oczywiście 300 penetracji na czołgi średnie wystarczy, na czołgi ciężkie niekoniecznie, ale 4 zdecydowanie wystarczy, żeby zrobić te 4000 uszkodzeń, co powinno być naszym standardem w każdej bitwie. Ostatnie to 11 pocisków hit. Polecam każdemu ładować jednakowo burzące pociski. Zdarzą się sytuacje, w których nawet pociski hit nie wystarczą, będziemy po prostu strzelać do czołgów, które grają na wieże, a te pociski odonkowo burzące będą przynajmniej po te 500 uszkodzeń zadawać w samą wieżę. Dlatego pancerz innych czołgów twardy nie jest dla nas straszny, mając właśnie takie działo. Jedne z najpotężniejszych w grze. Ja akurat tutaj mam 11 pocisków, dlatego że po prostu zdarzają się takie mapy jak Karelia, gdzie po prostu strzelamy z dalekiego dystansu. Pociski przeciwpancerne i hit często nie trafiają, a pociski HE zawsze tam trafią z jakimiś uszkodzeniami. Nawet nie musimy specjalnie celować po X-spotach. Wystarczy trafić w sam czołg i wyjdzie za 500 uszkodzeń. Lub tak jak już wcześniej wspomniałem, właśnie będziemy strzelać do czołgów grających na wieże. I to na pewno ułatwi nam całą sprawę. To tyle, jeżeli chodzi o pociski. Ostatnie to materiały eksploatacyjne. Tutaj standardowy zestaw, mała apteczka, mały zestaw i mała gaśnica. Jak ktoś chce, może załadować dużą zamiast małej gaśnicy. Ja mam mało, mi wystarczy. Ten czołg nie jest jakiś super szybki, więc nie trzeba przy nim dużo myśleć, dlatego gaszenie małą wystarczy. Mały zestaw naprawczy, też bym się z tym kłócił, może być duży. Oczywiście mały zestaw naprawczy, tutaj też można załadować co się chce. Ja akurat uważam, że mały wystarczy. Czasami będziemy mieć zerwaną gaśnicę, czasami jakiś moduł padnie, ale głównie będziemy ogłuszani lub czasem podpaleni, dlatego myślę, że taki zestaw mi akurat w tym przypadku wystarczy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o szczegóły. No a teraz przejdziemy sobie do pierwszej bitwy, no i zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Mamy pierwszą mapę. Jest to linia Siegfrieda. Mamy świetne losowanie, ponieważ są ósemki. Jest to na pewno bardzo korzystne dla nas. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. My oczywiście jedziemy do miasta.
tutaj na tą pozycję. Myślę, że gdzieś tutaj, tu gdzie będą czołgi ciężkie przeciwne na F7, tam za tym gruzem. Ja oczywiście ładuję sobie pociski HIT, spodziewam się obiekta 268 wersji 4 oraz 50 TP. Myślę, że one tam pojadą, ponieważ też są wolnymi czołgami. Jeżeli chodzi o sam skład, to mamy dużo czołgów średnich, 3 niszczyciele. Oczywiście mamy FV, lodówkę tak zwaną, też musimy na nią uważać. Mamy tylko jedną artylerię, dosyć niegroźną, 8, więc nie ma się o co przejmować. Ja oczywiście jadę teraz na tą swoją stronę. Musimy uważać na niszczyciele czołgów lub czołgi średnie. One mogą tutaj sobie podjechać, gdzieś tutaj z przodu. Całkiem na początku bitwy niektóre czołgi się odważą tutaj przejechać po prostu. O, jest na przykład nasz obiekt 268. My na niego na razie nie zwracamy uwagi. Pojawia się tam ISM przed nami, dlatego będę chciał mu zadać jakieś uszkodzenia. On dla mnie jest niestraszny. O, nie zauważyłem, że jest na czerwono znacznik. Tym razem trochę lepiej przyceluję. Na razie mamy starcie z samymi ósemkami, więc myślę, że będzie łatwo. Niszczymy tego ISA trójkę. Bardzo fajnie się wysunął. Garnek 50 TP. Musiałem trochę dłużej przycelować, jak zresztą widzieliście. Ponieważ jest mały, a nasz celownik był niewiele większy od niego. Dlatego była duża szansa, że po prostu byśmy tam nie trafili. Ja oczywiście pójdę sobie trochę bliżej, ponieważ tutaj raczej te czołgi już same się nie wysuną. Mając na uwadze, że ja po prostu tutaj walę po 1000 i praktycznie ich wszystkich przebijam. Ja sobie podjadę trochę bliżej po tego ISA M. O, jest obiekt, nie zauważyłem go. Dosyć głupio się wysunąłem, ale już się chowam. ISM mnie nie zarysował. Mieliśmy dużo szczęścia w tej sytuacji. Ja oczywiście tego obiekta trochę zignorowałem na początku. Wysuwa się P-44 Pantera. Musimy uważać na tą lodówkę, która zaraz się tutaj wysunie prawdopodobnie. Ona jest dokładnie tutaj. O, właśnie. Ona nas na spokojnie zdejmie z pocisku HESH. Jak widać, za 630 potrafi uderzyć. A my oczywiście mogliśmy spokojnie też zostać zdjęci. Ten ISM raczej się już drugi raz nie wysunie teraz. Ale może będzie chciał zagrać na wieżę. Zobaczymy, co zdecyduje się zrobić. Chciałbym tam bardzo podjechać, ale ta lodówka niestety nadal tam jest. Mogłaby się jakoś odwrócić w moją stronę. Tam są czołgi średnie. Teraz lodówka zginęła, mogę podejść bliżej pod tego ISA M. Mam nadzieję, że przebijemy go tym razem. Przebijamy go ładnie za 1044. Na razie zrobiliśmy 5000 uszkodzeń. Ja się oczywiście kontuję. On z pocisków przeciwpancernych, a nawet z tych pocisków premium, jak widać, nie jest w stanie mi nic zrobić. Mój pancerz w porównaniu do ósemek jest rewelacyjny po prostu. Dlatego oni nie mają ze mną szans. I bardzo łatwo go kończymy. Ja oczywiście mógłbym podjechać od tamtej strony lewej, ale nie zrobię tego. Podjadę sobie tutaj. Pojawia się Skorpion. Ma on na szczęście 100% wytrzymałości. Bardzo chciałbym mu oddać jeszcze jeden strzał. O, super. I kończymy go za 600 uszkodzeń.
Robimy 5,5 tysiąca uszkodzeń. Bardzo fajna bitwa pierwsza. Bardzo dynamiczna. Ale o dziwo, mimo że miasto było małe, to fajnie udało nam się zrobić te kilka tysięcy uszkodzeń. Została jeszcze artyleria tylko. Oj, niestety widoczna graniem jest słaba. Wystawał tylko skrawek i żeby trafić, to graniczyło z cudem. Ale i tak jestem zadowolony. Świetna bitwa, jak na start. Trzy fragi. Przejdźmy sobie teraz do wyników końcowych. A oto i wyniki końcowe. Zrobiliśmy 5,5 tysiąca. Nie wyszliśmy z tej sytuacji na czysto, aż jak widać 40 tysięcy za amunicję samą zapłaciliśmy. Najlepszy wynik chyba z całej bitwy, tak właśnie, duży kaliber. Tak wygląda pierwsza bitwa, a my przejdziemy sobie do drugiej. Uzupełniamy sobie dyrektywę. I teraz możemy przejść sobie do kolejnej bitwy. A oto i druga mapa. Jest to Cichy Brzeg. Mamy losowanie z samymi dziesiątkami. Tym razem mamy zupełnie inne losowanie, bo mamy aż 6 niszczycieli czołgów na stronę. Tylko 3 czołgi ciężkie i 3 czołgi lekkie aż, w tym przypadku kołowce oraz 2 artylerie. Losowanie trochę niekorzystne, ponieważ jest dużo niszczycieli. Ja ładuję pociski hit. Oczywiście na tej mapie ja kieruję się zawsze tutaj. Jeżeli przypada właśnie takie losowanie, gdzie jest dużo wolniejszych czołgów, w tym przypadku taki FV-215B183 albo takie lodówki czy obiekt 268, są czołgi, które raczej jadą na flankę ciężkich właśnie tutaj na tą stronę, gdzieś w te okolice. Dlatego zaliczam je do wolniejszych czołgów, ponieważ zawsze tam się możemy z nimi spotkać. Ja jadę sobie na prawą stronę. Mam nadzieję, że więcej czołgów przeciwnika też tam pojedzie. Jedziemy sobie do przodu. Myślę, że stanie tutaj w tym miejscu będzie trochę niekorzystne dla nas. I myślę, że powinniśmy się ruszyć bardziej do przodu. FV przed nami. Mam nadzieję, że jest widoczny. A schował się za kamieniem już. Zdążył. Niestety nie udało się. Ale jedzie FV Godzilla. Oj, niestety nie trafiamy. Trochę pochopny strzał. Chciałem tak na szybko trafić, ale niestety, jak widać, nie udało się. Podjedziemy tam trochę bliżej do naszych sojuszników. Strzelając z daleka, te czołgi są dla nas niewidoczne. Po prostu są schowane albo za kamieniem, albo za górką, tak jak ten obiekt tam, który też jest schowany bardziej. My, jeżeli chodzi o walkę z bliska, takim wolnym i bardziej opancerzonym czołgiem jesteśmy naprawdę skuteczni. Dlatego jeżeli chodzi o czołgi ciężkie i pojedynkowanie się z nimi, jeżeli będziemy mieć sytuację, gdzie gramy na wieżę, będzie to na pewno korzystne. Trafiamy w tego obiekta. Dlaczego go przebiłem w wieżyczkę? Trafiałem od jarzma na bok i był akurat tak skątowany, że zjeżdżał z górki, dlatego ten kąt się wyrównał. I praktycznie strzeliliśmy w prostą płytę, dlatego pancerza nie było już tam za dużo. Wysuwamy się na tego ISA-7. Ładnie dostał za 1000.
Na razie dwa strzały nam się udało zrobić. Ten FV tutaj będzie raczej niewidoczny, ponieważ jak widać tam jest dużo drzew i krzaków. Ale jak podejdziemy bliżej, zaraz się pojawi. Bitwa dosyć szybka. Na razie 3 minuty minęły, a już mamy wynik 6-4. Na szczęście nie jest to jedna z tych najszybszych bitew, takich dynamicznych, gdzie bardzo szybko się kończy. Dlatego nie musimy się aż tak spieszyć. Oczywiście jesteśmy wolni, dlatego w tym przypadku musimy się raczej pospieszyć. STRV jest gdzieś tutaj, w tych krzakach, ponieważ cały czas strzela stąd. Ja właśnie raczej nie wysunę się za bardzo tego STRV-a. O, pojawia się przed nami. Niestety nie przebijamy go. Trochę dziwna sytuacja. Niestety byliśmy w takiej sytuacji, że niestety jeszcze od artylerii dostaliśmy. Ten STRV pojawił się nagle dość. No niestety nie przebiłem go jeszcze. Robimy tylko dwa strzały. Dosyć pechowo. Myślę, że jakbyśmy się wysunęli tego STRV-a tutaj, to nie wyszłoby to za dobrze, ponieważ dostalibyśmy jeszcze wcześniej. Byśmy też zginęli. Tak wyglądała druga bitwa. Nieco gorsza, ale przejdziemy sobie do wyników końcowych i mam nadzieję, że następna wyjdzie jeszcze lepiej. A oto i wyniki końcowe naszej bitwy. Bitwa okazała się remisem. Trwała dosyć długo, aż do końca, 15 minut. Zrobiliśmy tylko 2200 uszkodzeń. Była to jedna z gorszych bitew. Pojedziemy sobie jeszcze jedną i zobaczymy, co tym razem się nam trafi. Jakie losowanie. Ja sobie oczywiście uzupełnię zawsze dyrektywę. W tym przypadku naładowanie szybsze. No i przechodzimy sobie już do trzeciej. A oto i trzecia mapa, jest to Miasto Duchów. Losowanie tutaj akurat z dziesiątkami i dziewiątkami po obu stronach. Mamy tylko kilka niszczycieli czołgów i jedną artylerię 9 poziomu. Nie jest to dla nas żadne zagrożenie. Mamy dużo czołgów ciężkich i średnich. My oczywiście kierujemy się do miasta, tutaj na tą pozycję. Będę miał przestrzał tutaj na te czołgi. Mam nadzieję, że tutaj jakieś czołgi ciężkie po prostu przyjadą. Na początek ładuję sobie pociski hit, ponieważ będziemy mieli do czynienia z twardszymi czołgami, lepiej opancerzonymi od nas, niektórymi nawet. Dlatego ja po prostu kieruję się na tą pozycję tam. Ładuję sobie pociski premium. Dużo czołgów tu jedzie, dlatego nie musimy się obawiać o to, że nie będziemy mieli wsparcia. Jesteśmy dosyć wolni, ale mam nadzieję, że zdążymy tam dojechać. Musimy uważać na te czołgi z prawej tutaj, bo tutaj często się zdarza, że jakieś czołgi tu sobie stoją po prostu. Ten Super Conqueror chyba już się zorientował, że my tutaj będziemy czekać na niego. Obiekt 140 po naszej prawej. Ja oczywiście nie chcę aż tak ryzykować. Trafiamy go. Przebiliśmy go we włas kierowcy, który jest po prawej stronie. Dlatego weszło akurat z przebiciem. Tam zawsze akurat wchodzi.
Ja oczywiście się kontuję, gdy do mnie strzelają. Zawsze się staram to robić. Czekamy, mam nadzieję, że któryś się z nich wysunie. 60 TP robi Sagecrapa. Trafiamy w dolną płytę. Nigdy nie polecam nikomu super konkurorem się właśnie tak wysuwać, żeby dolną płytę pokazywać. Ten czołg idealnie się nadaje do Sagecrapa, ale nie żeby pokazywać właśnie słabe punkty, tak jak to ten zrobił. 60 TP strzelił. Tutaj są czołgi z prawej, ten 140 obiekt. My oczywiście sobie przejedziemy, mamy szczęście, że nas nie zgąskował. Ja bym chciał tutaj trafić tego 60 TP. Ale oczywiście ma mało wytrzymałości. Jest bardzo dużo czołgów z prawej, dlatego będziemy mieli jeszcze niejedną okazję do strzału. AMX-5120 na przykład. Dosyć papierowy. Raczej niegroźny dla nas. Trafiamy go w kadłub, wysunął się lekko. Jedziemy sobie tam do przodu, ta 140 jest przed nami. W tym wgłębieniu. Już jest wynik 7-2, bardzo szybka znowu bitwa. Zbyt szybka, moim zdaniem. My oczywiście wybieramy prawą 140, to dlatego, że miała mniej wytrzymałości trochę. Oj, niestety nas tutaj zdetrakował. Ale nasi sojusznicy na szczęście go wykończyli. Inaczej byłoby po mnie, tak naprawdę. Mam nadzieję, że ten fosz, który się wcześniej tam pojawił, znowu się pojawi. Jest gdzieś tutaj. Być może schował się gdzieś tam za kamieniami, ale myślę, że będzie chwilowo wysunięty, zanim się pojawi. My sobie tu czekamy oczywiście. Będziemy mieli tu przestrzał na niego, tak przynajmniej myślę. Dokładnie mieliśmy. No i 1100 uszkodzeń. 5000 robimy. Jest to naprawdę świetna mapa do robienia uszkodzeń dla tego czołgu. Naprawdę łatwo tutaj zrobić, ze względu na to, że jest dużo uliczek, dużo czołgów ciężkich, zawsze jedzie do miasta. No i po prostu nasza penetracja robi tutaj dużą robotę. Nawet czołgi na Sagecrapie są przebijane. Tak wygląda trzecia bitwa. Wynik równie dobry jak w pierwszej. Także 5000 zrobiliśmy. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki poradnik wam się spodobał. Tym razem był Jagdpanzer E100. Jeden z najlepszych moim zdaniem czołgów niszczycieli w tej grze. Szczególnie dziesiątek. Każdemu polecam go wbijać. Ponieważ jest on dosyć prosty do opanowania. Nie trzeba się nim aż tak dużo nagrać, żeby się nauczyć tego stylu gry. Jak po prostu nim operować w bitwie. No i ogólnie to by było na tyle. Mam nadzieję, że się to wszystko spodobało, że omówiłem wszystko to, co było potrzebne. No i ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.